Witamy serdecznie w audycji Dotyk Boga. Przy mikrofonie Michał Świderski, Szkoła Nowej Ewangelizacji i... Danuta Nowotna. I będziemy dzisiaj chcieli się podzielić pięknymi doświadczeniami znowu Bożego działania, po to, aby każdy ze słuchaczy mógł również skosztować i przyjąć tą prawdę, że Bóg jest dobry i możemy tego doświadczyć. I na sam początek chciałem się tak króciutko podzielić takim pięknym świadectwem, jak świeża bułeczka spotkałem dzisiaj, w cudzysłowie, przez przypadek osoby, rodzinę mężczyzny, za którego modliłem się w piątek, w ostatni piątek, kiedy mieliśmy wieczór uzdrowienia i mocy w Gliwicach. I to była taka niecodzienna sytuacja. Właściwie jeszcze nie zaczęliśmy się modlić za chorych, ale zostałem wywołany, żeby szybko podejść, dlatego, bo ta osoba tak bardzo cierpiała, że musiała iść do domu. Podszedłem, no i stwierdziłem, że ta osoba jest po prostu nietrzeźwa. Jest po prostu napita. I stwierdziłem, że nie będziemy się modlili. Natomiast w tym momencie mężczyzna powiedział, że tak bardzo cierpi, że musi po prostu ten ból zapijać alkoholem. I w tym momencie coś w moim sercu pękło. Przeprosiłem w sercu Boga i tego człowieka, że tak szybko go oceniłem. I okazało się, że ten człowiek miał już taki bardzo zaawansowany nowotwór mózgu, przerzuty w płucach i zapijał właśnie ból alkoholem, bo jakieś tam środki medyczne już nie działały. I co się stało? Dzisiaj właśnie spotkałem jego rodzinę, złapali mnie w markecie i mówią: Michał, co się stało? Musimy ci powiedzieć. Mówię: dobrze, to szybko mówcie. Okazało się, że w piątek żeśmy się modlili, może 2 minuty, może 3. W poniedziałek ten człowiek był na badaniach na onkologii w Gliwicach i stwierdzono, że guz zmniejszył się o połowę, nie ma już tego ocisku, już nie ma tej bolesności takiej strasznej i przerzuty w płucach zniknęły całkowicie. Całkowicie. Także wielkie chwała Panu. Chciałoby się powiedzieć: alleluja. Bóg jest naprawdę żywy, Bóg jest dobry. Wszyscy naokoło, i lekarze, i rodzina, i po części nawet ja, spisaliśmy tego człowieka na straty. Ale Bóg nie patrzy tak, jak my patrzymy. To jest niesamowite. Bóg jest dobry. Bóg chce uzdrowić tego człowieka, wyciąga go z tej sytuacji. To uzdrowienie jeszcze nie jest kompletne, ale widzimy, że to się dzieje i wierzę, że to się dokończy. To będzie pełne uzdrowienie. I co jest jeszcze niesamowite? Rodzina stwierdziła, że wcześniej tacy prości ludzie i stwierdzili, że on miał czarne serce. Ale od czasu tej modlitwy Bóg go dotknął i on się zmienia. Zmienia się. I kochani słuchacze, kochani widzowie też, dlatego że nagrywamy tę audycję, pojawi się na portalu Dotyk Boga. To, o czym będziemy dzisiaj mówili, to jest dla nas. Czy jesteśmy blisko Boga, czy daleko? Czy jesteśmy w dobrym stanie zdrowia, a może już wszyscy położyli na nas już, tak jak się brzydko mówi, kreseczkę, tak? Że nie ma nadziei? Chcemy dzisiaj powiedzieć, że jest nadzieja, że jest uzdrowienie, że nawet jeżeli inni, rodzina, myślą, że ty masz czarne serce, albo może uważamy, że ktoś już po prostu jest stracony, w Bogu nie ma takich sytuacji i nie ma takich ludzi, którzy są straceni i przegrani. Jeżeli przyjdziemy, to tak jak dzisiaj usłyszymy z ust Danusi, rzeczy, które po ludzku i medycznie są niemożliwe, w Bogu stają się możliwe. Jest tak, Danusia? Tak jest i tak się dzieje. Powiedz nam króciutko jeszcze, o czym będziemy mówili, jak Bóg dotknął twojego życia, co Bóg uzdrowił w twoim ciele. Ja chciałabym może na początek powiedzieć o uzdrowieniu moich oczu. 7 lat temu usłyszałam tragiczną dla mnie diagnozę, że jestem chora na chorobę nieuleczalną wobec dzisiejszej wiedzy medycyny. To jest choroba AMD. Kto wie, to orientuje się. Jest to bardzo poważna choroba. I myślę, że wrócimy do tego po krótkiej przerwie muzycznej. Zakończymy na tym, że choroba medycznie nieuleczalna, tak? Tak. A dzisiaj jest to choroba? Jest, już jej nie ma. Już jej nie ma.
Już jej nie ma. O szczegółach czyli medycznie za niemożliwe. Chwilę. Już jej nie ma. Za chwilę wrócimy do tematu. Audycja Dotyk Boga. Dzisiaj jest ze mną Danuta. I mówimy o rzeczach, które medycznie i fizycznie i chemicznie i biologicznie są niemożliwe, ale dla Boga stają się możliwe. Czy są dla nas możliwe w Bogu? I przed przerwą muzyczną Danusia podzieliła się z nami tym, że 7 lat temu, tak? Dobrze pamiętam? 7 lat temu usłyszałaś fatalną diagnozę. Wróćmy do tematu. Tak, a diagnoza była pewna, ponieważ byłam badana przez dobrych specjalistów na dwóch różnych aparaturach, w dwóch różnych ośrodkach. No i niestety stwierdzono tą nieuleczalną chorobę, która prowadzi do ślepoty. A ponieważ ja widzę tylko na jedno oko, bo jedno z oczu straciło widzenie w czasie wojny, w czasie wypadku, w czasie wojny, więc moje oślepienie, że tak powiem, miało przyjść bardzo szybko. No i bardzo, bardzo mnie to martwiło. Zaczęłam się od razu wtedy modlić i prosić Boga, żeby, jeżeli nie mogę widzieć, to żebym nie dożyła tego czasu niewidzenia. Tak się modliłam, paskudnie. Ale Bóg chyba lepszy miał plan dla ciebie. Miał lepszy plan, miał znacznie lepszy plan. I dwa lata po tej diagnozie, będąc na kursie, jednym z kursów z naszej wspólnoty. To może tylko dodam, że kurs to są takie rekolekcje, najczęściej weekendowe, trzydniowe. I w czasie właśnie takiego kursu, w czasie modlitwy uwielbieniowej, spontanicznej, w czasie której modliła się cała grupa, było to około 50-60 osób, usłyszałam słowa poznania, że w tej chwili Pan Jezus leczy czyjeś oczy z nieuleczalnej, ciężkiej choroby. I stało się coś niezwykłego, ponieważ ja absolutnie byłam pewna, że to chodzi o moje oczy. Dotychczas nieraz słyszałam różne słowa poznania, ale tym razem wiedziałam, że one dotyczą mnie. I ku mojemu właściwie własnemu zdziwieniu, ja zaczęłam od razu wielbić Boga i dziękować za uzdrowienie, bo ja byłam pewna, że On leczy moje oczy, że to dotyczy mnie. No i po tej modlitwie parę osób do mnie podeszło, które wiedziały, że ja mam taką chorobę. Od razu pytały, co i jak. No niestety ta choroba nie objawiała się tym, że ja już mogłam stwierdzić poprawę. To trzeba było zrobić badania. Z powodu urlopu lekarki miałam badania dopiero po 1,5 miesiąca. Ale to był czas dobry, ponieważ w tym czasie jeszcze ciągle modliłam się, dziękowałam Bogu za uzdrowienie, bo miałam taką pewność, że zostały moje oczy uzdrowione. I ponownie przeszłam badania, również na dwóch aparaturach i z całą pewnością stwierdziła lekarka, nie ma cech AMD. Mam na to dokument i na pierwsza diagnoza i po uleczeniu też mam dokument. Co? I chwała Panu. Chwała Panu. A powiedz, co na to lekarka? Zawsze mnie to zastanawia, co lekarz mówi. Ja przyznam szczerze, że staram się w miarę możliwości chodzić i leczyć się u lekarzy wierzących, praktykujących. I co ta osoba powiedziała? I ta osoba powiedziała, że to się mieści w ramach cudu. Tym, o czym ona wie. A pani doktor, z którą często rozmawiałam na tematy wiary naszej, wiary katolickiej, która chętnie rozmawia i która wie, że istnieją cuda. Także ja nie miałam problemów. Nie zdziwiła się. Nie zdziwiła się, tylko powiedziała, została pani uzdrowiona. Tak, wierzę, to cud. Piękne, piękne. I może dlatego bez problemu dała mi dokumenty. I 7 lat minęło, tak? Dobrze, 7 lat minęło. W tej chwili 7 od diagnozy, a 5 od uzdrowienia. 5 i co? Dalej widzisz? I tak, ja wprawdzie noszę okulary, no bo to już też jest wiekiem jest związane. Na portalu Dotyk Boga będziemy widzieli, Danusie. Ale AMD, choroby AMD nie ma. I byłam już też kolejny raz na badaniach. Także pod tym względem jest wszystko w porządku. Także chwała Panu. Super. Chcemy tutaj jakby tą jedną rzecz podkreślić, że tak wierzę, że Danusia, ja i inne osoby, które świadczą w tym programie, jesteśmy zwykłymi osobami, prawda? No ja się czuję nawet bardzo zwykła. I za każdym razem, kiedy coś niezwykłego się dzieje, czuję się wyróżniona, czuję się nawet trochę zaskoczona. Prawda? Ale ja chcę pokazać jedno, ale i szczęśliwa. Jeżeli my jesteśmy zwykłymi osobami,
I modlimy się i Bóg nas wysłuchuje, czy jak nakładamy ręce i Bóg uzdrawia, czy jak ty przyjęłaś uzdrowienie. To kto w tym wszystkim jest niezwykły? Pan Jezus jest niezwykły. Jezus. My jesteśmy zwykli, ale Pan Jezus jest niezwykły i to jest dobra nowina, którą chcemy głosić w tym programie. Pan Jezus jest niezwykły, jest miłośnikiem życia, chce nam błogosławić, chce wkraczać w nasze życie, w Twoje życie również. I leczy dzisiaj tak, jak i 2000 lat temu. Amen. Wrócimy do tematu po przerwie muzycznej. Audycja Dotyk Boga. Mówimy dzisiaj o tym, jak Bóg ingerował w życiu Danusi. Mówiliśmy o uzdrowieniu nieuleczalnej według medycyny choroby oczu, ale chcemy też pokazać jakby realia życia. Chcemy pokazać, że Bóg wchodzi w te realia. Powiedz, Danusiu, co się działo później? Co się działo później, aż do następnej sytuacji, kiedy Bóg cię uzdrowił? No, następna sytuacja miała miejsce w tym roku, ale właśnie rok ubiegły to był rok bardzo trudny dla mnie i dla mojego męża Adama, ponieważ spadło na nas mnóstwo różnych poważnych chorób. Do tego stopnia poważnych, że ja, mając potworne bóle kolan, które według rezonansu i opinii lekarzy nadawały się do operacji, to samo dotyczyło kręgosłupa. Miałam bardzo, bardzo duże trudności z poruszaniem prawego barku. No i oprócz tego cukrzyca mocno jakoś tak się rozhuśtała. Choruję też na astmę. No i wiele innych chorób dotyczących jelit, żołądka. I także to wszystko razem nagle się jak gdyby tak zagotowało i sprawiło, że byłam naprawdę w bardzo złym stanie. Kolana bolały mnie do tego stopnia, że jak musiałam pójść na przykład do lekarza chociażby, to z drugiego piętra mogłam schodzić tylko tyłem i to z bólem wielkim, bo przodem w ogóle bym nie zeszła. Mąż również w tym czasie chorował. Ja miałam w tym czasie operację. Z powodu tej operacji trzykrotne wizyty w szpitalu, kilkudniowe. Także naprawdę był to dla mnie bardzo trudny czas. Tym bardziej, że mąż Adam też z powodu biodra, które nadawało się do operacji, bardzo też ciężko znosił to, miał bardzo poważny stan i ja dodatkowo cierpiałam, bo nie mogłam mu pomóc. Ja sama wymagałam pomocy. No ja tylko tak powiem, że kiedy mówisz o tych wszystkich dolegliwościach naraz, to mi się przypomina to, jak Pan Jezus, czy kiedy Łazarz umarł, czy kiedy widział innych cierpiących, to jest powiedziane, że Słowo Boże mówi, że Jezus się użalił nad nimi, czasem zapłakał, bo byli jak owce nie mające pasterza. I ja, pamiętając o tym z Pisma Świętego, modliłam się. W tym czasie modliłam się ja, modlił się mąż, ale był to czas, kiedy z powodu właśnie tych dolegliwości myśmy przestali bywać na spotkaniach wspólnoty. Na spotkaniach tych uzdrowieniowych, na eucharystiach naszych wspólnotowych, ponieważ było nam trudno w ogóle wyjść z domu. Ale w tym czasie też modliliśmy się. Może błędem było, że nie poprosiliśmy nikogo ze wspólnoty, żeby przyszli do domu i żeby się nad nami pomodlili. To był na pewno nasz błąd, no ale człowiek się na błędach uczy. Uczy się. Co jest ważne, ten stan trwał rok, tak jak mówisz, rok. Ale Bóg o was nie zapomniał. Nie, właśnie o to chodzi, że mąż szczęśliwie, to może osobna historia na inny raz, szczęśliwie został operowanym. Wszystko dobrze się ułożyło, zaczął wracać do zdrowia. Ja też zaczęłam wracać jakoś do sił. Po kolejnych wizytach w szpitalach i modlitwach moich osobistych. No i wreszcie przyszliśmy we wrześniu tego roku do wspólnoty, tak. Bo był wieczór uzdrowienia i mocy. Tak jest. I to był niezwykły dzień dla mnie. To faktycznie był piękny, piękny dzień i kiedy może... Tutaj podpowiem, jak Danusia przyszła i powiedziała, że przez cały rok nie mogła przyjść, bo była chora. A ja mówię, no właśnie, trzeba było przyjść, dlatego że jesteś chora, żeby Bóg cię uzdrowił. I tak króciutko, mamy jeszcze minutkę. Co się stało w tym wrześniu? No właśnie, podeszłam do wstawienników, do ciebie i Bożenki, która akurat wtedy z tobą się modliła. No i prosiłam, ale nie wiedziałam właściwie, o co prosić. Ja mówię, słuchajcie, rok nie byłam, bo tyle chorób mnie dopadło w tym czasie. Nie wiem, o co prosić, żeby mnie Pan Bóg uzdrowił. Michał, ty mówisz, no to zacznij od głowy. No zaczęłam wymieniać choroby,
po kilku chorobach chwyciłeś ty się za głowę, mówisz dość, modlimy się. No i w trakcie modlitwy, w czasie której ja również się bardzo gorąco modliłam, miałam spoczynek w Duchu Świętym. I wtedy dowiedziałam się, że jestem w szpitalu Pana Jezusa, ty mi to podpowiedziałeś. Tak, tak mówi Słowo Boże. Słowo Boże mówi, Bóg mówi do nas, ja Pan chcę być waszym lekarzem, ja Pan chcę być twoim lekarzem. Ty tego doświadczyłeś, i że tego Pan jest twoim lekarzem. I właśnie kiedy powiedziałeś, że jestem w szpitalu Pana Jezusa, ja od razu jakby zobaczyłam się w szpitalu Ojca Pio w San Giovanni Rotondo. I to było takie dla mnie dodatkowo niezwykłe. Jednocześnie w czasie tego spoczynku przyszła mi taka myśl, że teraz to już naprawdę wszystko Pan Jezus mi będzie leczył. I teraz i zrobimy teraz taką przerwę. Nie opowiemy do końca tej historii. Opowiemy ją po muzycznej przerwie. Audycja Dotyk Boga. Przy mikrofonie Michał Świderski, jest ze mną Danuta, która mówi, jesteśmy teraz w trakcie opowieści, co się wydarzyło we wrześniu na Wieczorze Uzdrowienia i Mocy Kościół Chrystusa Króla w Gliwicach, kiedy modliliśmy się za Danusię, która od roku nie mogła przychodzić na spotkania wspólnoty z powodu dolegliwości. I Danusia podzieliła się, że po tej modlitwie Duch Święty zstąpił z taką mocą, że doświadczyła spoczynku. Tak. Pewnie przyjdzie taki moment, kiedy będziemy musieli słuchaczom wytłumaczyć te wszystkie takie nasze nazwy, jak słowo poznania, spoczynek w Duchu Świętym. W każdym razie mocno doświadczyłaś mocno przyjścia Ducha Świętego w swoim ciele. Bardzo co się mocno. Stało? No, leżałam w szpitalu Pana Jezusa i byłam przekonana, że jestem całościowo leczona. Nie potrafię powiedzieć, jakie miałam odczucia, bo to było takie ogólne, to było błogie uczucie i był wielki spokój, że wreszcie jestem w rękach prawdziwego, najlepszego lekarza. Wstałam po tym spoczynku i ty mnie zapytałeś, no i co? I ja nie potrafiłam. I co właśnie, no i co? Ja nie potrafiłam powiedzieć co, bo się tak dużo działo. I wtedy ty mi niejako podpowiedziałaś, mówię, no a jak twój kręgosłup? I ja natychmiast zrobiłam skłon, a muszę powiedzieć, że wcześniej bym się nie odważyła nawet. A to było takie spontaniczne i czułam się pewna, bezpieczna. I zrobiłam skłon, dotknęłam palcami do podłogi. Czy możemy słuchaczom podpowiedzieć, ile masz lat? 74 tylko. Tak, tylko 74 lata. I ja byłem zawstydzony. I ja tak pomyślałem, Panie Jezu, jak będę miał tyle lat, co Danusia, to też chciałbym móc tak dotknąć podłogi. Jeżeli można, to ja to mogę pokazać. To proszę szybciutko, tak? Będziemy to widzieli na wideo. No to proszę. Pięknie. Danusia teraz pokazała, jak dotyka faktycznie palcami podłogi. Będziemy to mogli zobaczyć na portalu Dotyk Boga. No i następne, no i cóż, podziękowałam Panu Bogu, podziękowałam Wam jako wstawiennikom, wróciłam do ławki. A w ławce mąż Adam pyta mnie, a jak twój bark? A ja nawet o nim zapomniałam. A bark miałam w takim stanie, że już mąż musiał mi pomagać się ubierać. Ja nie mogłam kroić chleba, ja nie mogłam utrzymać kubeczka. I wtedy zaczęłam wymachiwać ręką, tak jak teraz pokazuję. Mogę się w każdą stronę ręką poruszyć. Nie boli mnie zupełnie, a ból był potworny. Także jestem przekonana, że to leczenie mnie, uleczanie mnie przez Pana Jezusa trwa, bo zaczęło się od kręgosłupa, który jest podstawą naszego ciała. Bark jest takim dowodem, że poszło już dalej, więc myślę, że i wszystko inne po kolei zostanie uzdrowione. I wierzę w to głęboko. Amen. Ja też tak myślę. To piękne doświadczenie. I tego dnia Danusia dwa razy na Wieczorze Uzdrowienia mówiła świadectwo. Tak. Raz pokazywałaś uzdrowienie kręgosłupa, a później spontanicznie musiałam, podbiegłam, żeby się podzielić tą wielką radością. Tak, z rumieńcami. Tak. Jeszcze raz na środku pokazywałaś. I później, co ciekawe, Tak jak w Biblii, tak jak w Nowym Testamencie czytamy, Danusia wszystkim pokazywała. Później po każdym spotkaniu ja patrzyłem na dziedzińcu przed kościołem. Danusia każdemu pokazywała, jaki ma kręgosłup uzdrowiony, tak. i rękę. I żeśmy się wszyscy żeśmy się cieszyli. A dodam, że bark też według opinii ortopedy był do operacji.
No właśnie. Po rezonansie, po badaniach, kolana, bark, biodro, nic mnie nie boli, chodzę. Jak ten Pan Jezus te badania miesza w tych badaniach, tak, miesza, tak. Miesza. Ja jeszcze może taką jedną uwagę dodam, że tutaj było ciekawe to, co powiedziałaś, że bałabyś się spróbować kręgosłup. Tak, bałabym się. A czytamy w Ewangeliach, że jak na przykład w synagodze Jezus zobaczył człowieka z uschłą ręką, to nawet się za niego nie modlił, tylko słowem rozkazu powiedział mu: wyciągnij rękę. I kiedy wyciągał rękę, Słowo Boże mówi, że kiedy wyciągał rękę, ręka stała się znów zdrowa. Kiedy wyciągał rękę. A ja się schyliłam, jest wszystko dobrze. Czyli wtedy, kiedy my w sposób praktyczny zaczynamy Jezusowi wierzyć, tak. W sposób praktyczny doświadczamy i fizyczny doświadczamy tego, że On naprawdę w swojej miłości uzdrawia nasze serca, ale również nasze ciała. Tak. I chwała Panu. Wrócimy do tego tematu po muzycznej przerwie. Audycja Dotyk Boga. Usłyszeliśmy przed chwilą piękne świadectwo Danusi, jak Bóg uzdrowił twój kręgosłup, jak Bóg uzdrowił twój bark. A teraz chciałbym może, gdybyś spróbowała jakoś podsumować ten czas, bo przeszłaś też pewną, nie chcę mówić o próbie, pewien trudny okres. Bardzo trudny. A mimo tego nie zwątpiłaś? Nie zwątpiłam. Myślę, że w dużej mierze dzięki temu, że od 8 lat jestem we wspólnocie, w Szkole Nowej Ewangelizacji, gdzie przechodziłam i przechodzę dalej różne ważne dla życia mojego codziennego formacje, gdzie nauczyłam się modlić. Może jeszcze nie tak, jak chciałabym, ale na pewno już łatwiej mi przychodzi rozmowa z Panem Bogiem. Doświadczyłam pomocy bezpośredniej ludzi właśnie w tym trudnym okresie. Sporo osób ze wspólnoty przychodziło i nam pomagało. Była nawet osoba, która przez miesiąc przynosiła nam obiady. Także wspólnota naprawdę bardzo, bardzo nam pomogła. I w tym okresie trudnym też się ciągle modliliśmy, i ja, i mąż, i wspólnie, i osobno. Czyli nie mieliście takiej mentalności, że to Bóg na was zsyła? Nie, nie. Że Bóg nigdy się na was wyżywa? Nie. I teraz jakby musicie od Boga odejść, bo to On jest źródłem tego zła, które się wydarza. Nie. Myśmy się zastanawiali, co Pan Bóg chce nam przez to pokazać, na co wskazać. Że byliśmy przekonani, że to jest po coś. Myśmy nie zadawali pytań dlaczego i dlaczego ja, nie, tylko po co to jest. Ja muszę coś z tego wyciągnąć, jakieś wnioski. I modliliśmy się każdego dnia i to nie jeden raz. I z wiarą modliliśmy się. I z wiarą ogromną i z pewnością, że będzie dobrze, że wrócimy do zdrowia tylko w czasie, który my byśmy chcieli już, ale Pan Bóg ze sobie wiadomych powodów czyni to w określonym czasie. Tu mi się przypomina właśnie ten werset z Psalmu 34, werset 20, że wiele nieszczęść spada na sprawiedliwego, lecz ze wszystkich Pan go wybawia. Tak. I tu nie jest powiedziane, że Bóg zsyła te nieszczęścia, one po prostu przychodzą. To jest część naszej kondycji, prawda? Tak. Że starzejemy się, że to ciało się zużywa, ale ta druga część tego wersetu, ale ze wszystkich Pan go wybawia, wyzwala. I właśnie takiego wybawienia, wyzwolenia doświadczyłam w tym wrześniu, w czasie tego uzdrowienia kręgosłupa i barku. Bo wtedy ja z ogromną radością to przyjęłam. Myślę, że też przez to, że tyle czasu cierpiałam, to kiedy poczułam, że nic mnie nie boli, no to radość była bezgraniczna. Tego się nie da w ogóle opowiedzieć. I do dzisiaj tak jest, a przecież wrzesień był tam już jakiś czas temu. Tak. I ja codziennie chodzę teraz na mszę świętą, nie mam problemów. Codziennie wychodzę na zakupy. No, normalnie się po prostu zachowuję, poruszam, żyję. I na dodatek z ogromną radością. To jest tak, jak Pan Jezus powiedział, że chce, aby owce miały życie i to życie w obfitości. Można tak, powiedzieć, że teraz tak. mimo w obfitości. Tak, mimo wieku, mimo tego, że teoretycznie powinno być coraz gorzej, naraz okazuje się, że bo teraz to jest okazuje lepiej. Się nie tylko kości, ale ja cała czuję się zdrowsza, radośniejsza. I to samo dotyczy mojego męża. On też w tym czasie został
można powiedzieć, w sposób cudowny uzdrowiony przez operację, która miała się odbyć za 5 lat, a odbyła się po 2 miesiącach. Też myślę i jestem pewna, to skutkiem tego były nasze modlitwy. Prośba o pomoc w tej sprawie. To jest wydaje mi się, bardzo ważne dla każdego z nas, że jeżeli dotyka nas zło, nie mówmy, że Bóg zsyła zło. Nie. Słowo Boże mówi, że Bóg jest ojcem wszelkiego dobra, jest źródłem wszelkiego światła i nie ma w nim żadnej ciemności. I dlatego nawet kiedy doświadczamy cierpienia, bólu, choroby, grzechu, to nie uciekamy od Boga, tylko do Niego się zbliżamy, żeby przyjąć. Tak, lgnąć do Pana Boga. Lgnąć i przyjmować przebaczenie. Moją wiarę, ale tak jest. I taką ufność pełną, bezgraniczną, niezależnie od tego, jak jest trudno, to trzeba wierzyć, że Pan Bóg ma swoje plany i ponieważ nas kocha bezgranicznie, to na pewno przyjdzie dobry czas. Pięknie. I tak się stało. I tak się stało. I Bóg was nie zostawił. Nie zostawił. Pięknie. Wrócimy do tego tematu po muzycznej przerwie. Audycja Dotyk Boga. Mówiliśmy dzisiaj o doświadczeniu życiowym Danusi, o tym, jak Bóg uzdrowił twoje oczy. Później był taki trudny czas chorób twojego męża, ale później również ta wierność i miłość Boga objawiła się w piękny sposób we wrześniu przez uzdrowienie twojego kręgosłupa, uzdrowienie twojego barku, dotknięcie twojego serca, twoim powrocie do wspólnoty. To jest piękne doświadczenie. I chcielibyśmy, żeby to doświadczenie było udziałem wszystkich słuchaczy. Wszystkich słuchaczy. I dlatego teraz, tak jak w każdej audycji właściwie, chcemy zaproponować modlitwę. Jeżeli w twoim życiu jest jakiś problem, który wydaje się niemożliwy do rozwiązania. Może jest to choroba, może jest to alkohol, tak jak w tym świadectwie, w którym mówiłem na początku. Może jest to nowotwór, może wszyscy powiedzieli, że nie ma już nadziei, jesteś spisany na straty, jesteś spisana na straty i myślisz, że wszystko się skończyło. Nasza rada jest prosta. Przyjdź do Jezusa. Przyjdź do Jezusa. Jezus mówi dzisiaj do mnie i do ciebie. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. A ja was pokrzepię, ale jego pokrzepienie to nie jest takie poklepanie po plecach na zasadzie, no trzymaj się jakoś, spręż się bardziej, musisz sobie jakoś radzić. Nie. Okazuje się, że Bóg uzdrawia nowotwory, Bóg uzdrawia kręgosłupy, Bóg zabiera cierpienia i ty również możesz przyjść do Jezusa. Jeżeli to jest twoja sytuacja, to zapraszam ciebie teraz do takiej krótkiej modlitwy. Możesz położyć może rękę na tym miejscu, które jest dotknięte chorobą. Możesz zamknąć oczy i zaproś cudownego Jezusa do swojego ciała, do swojego życia. Panie Jezu, zapraszam Cię do mojego ciała, zapraszam Cię do mojego życia. Twoje słowo mówi, że Ty jesteś dobrym pasterzem. Twoje owce szukają u Ciebie schronienia, uzdrowienia, bezpieczeństwa, miłości, pocieszenia. I ja może jestem nawet daleko od Ciebie, ale potrzebuję Ciebie. Chcę przyjąć Ciebie. Przyjdź i dotknij mojego serca. Przyjdź, dotknij mojego ciała. Zabierz cierpienie. Zabierz grzech. Zabierz chorobę. Bo Ty, Panie Jezu, oddałeś za mnie życie. Ty zapłaciłeś za uzdrowienie mojego ciała. Ty zapłaciłeś za moje grzechy. Niech moc Twego Ducha ogarnie moje ciało. Niech moc Twego Ducha zabierze te dolegliwości z Niego. A ja chcę, Panie, oddawać Tobie chwałę i składać dziękczynienie w Twojej miłości i w tym uzdrowieniu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Amen. Dziękujemy za wysłuchanie tej audycji. Chcemy oczywiście zaprosić jeszcze, żeby nie zostawać samemu. To też się pojawiło, podobnie u Danusi się pojawiło dzisiaj to w świadectwie i wcześniej, tydzień temu u Gosi i jeszcze wcześniej, 2 tygodnie temu u Rafała. Kochani, wejdźcie do wspólnoty przy Kościele. Nie zostawajcie sami. Naturalne dla chrześcijanina, dla katolika jest przeżywanie wiary w środowisku wiary, to znaczy we wspólnocie.
Bóg przebywa w swoim Kościele. Bóg przebywa w braciach i siostrach również. Zapraszamy Ciebie, wejdź do wspólnoty. Jeżeli chcesz dołączyć do naszej wspólnoty, to spotykamy się w Gliwicach, parafia Chrystusa Króla, to jest ulica Okrzei, w każdy piątek o godzinie 19. Zapraszamy. Miejsca na pewno nie braknie. To największy kościół w Gliwicach, chociaż już czasami pełny. Nie zostawaj sam, nie zostawaj sama. Odkrywaj z braćmi i siostrami, odkrywaj łącznie z nami, razem z nami to, że Bóg jest dobry i chce to objawiać w naszym życiu. Zapraszamy na audycję za tydzień. Zapraszamy. Audycja do obejrzenia również na portalu Dotyk Boga.